Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest pani Anna Kasprzycka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Szkoła Podstawowa nr 7 od przyszłego roku szkolnego wprowadza nowy profil matematyczno-informatyczny z elementami kodowania i twórczego myślenia. Co zadecydowało o utworzeniu takiego profilu? Szkoła Podstawowa nr 7 już od wielu lat rozwija się w kwestii technologii informacyjno-komunikacyjnej. Mamy bardzo fajne zaplecze, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i chęć i też motywacja dzieci do skorzystania z takiej oferty. Stąd pomysł na otwarcie we wrześniu 2021 roku klasy o profilu matematyczno-informatycznym z elementami kodowania i kreatywnego myślenia. Bez wątpienia uruchomienie tej klasy wiąże się z tym, że musimy mieć odpowiednie zaplecze. No jest to zaplecze bardzo nowoczesnych pomocy dydaktycznych, których w naszej szkole jest bez liku, bym mogła nawet tak to powiedzieć. Bo dysponujemy ozobotami, e-robotami, fotonami, różnego rodzaju matami edukacyjnymi, klockami do logicznego myślenia typu EduMatrix czy Corbo, klockami hybrydowymi, Scott i Go oraz różnego rodzaju grami planszowymi właśnie skłaniającymi do rozwijania logicznego myślenia. Już od pierwszej klasy nasze dzieci pracują z kartami Grabowskiego, które są niesamowite, jeżeli chodzi o rozwój kreatywnego myślenia. To wszystko, plus tablety, tablice multimedialne powodują, że mamy niesamowite zaplecze, aby rozpocząć taki profil. Szkoła posiada wiele certyfikatów, które wypracowaliśmy sobie realizując wiele projektów, programów i grantów, ale niewątpliwie jednym do znaczących certyfikatów to jest certyfikat eTwinning Scholl, który wypracowaliśmy w roku szkolnym 2020-2021, również w okresie zdalnego nauczania. Został on wypracowany poprzez realizację szeregu projektów e-twinningowych, międzynarodowych i krajowych, ale także doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tylko dodam jeszcze, że jedna z nauczycielek, dokładnie pani Agnieszka Ogiełło, która również jest moim wicedyrektorem od spraw dydaktycznych, jest ambasadorem e-twinningu i trenerką na Dolny Śląsk. Szkoła ma na koncie wiele sukcesów, bierzecie udział w różnych projektach. Czym kierujecie się w pracy z uczniem? Każde dziecko, bez względu jaką ma pasję, jakie ma predyspozycje, znajdzie dla siebie miejsce, dlatego też zależy nam na tym, aby brać udział w szeregu projektach, grantach, konkursach, programach, w których dzieci mogą rozwinąć skrzydła, w których mogą się sprawdzić. I jeżeli chodzi o technologię informacyjno-komunikacyjną, to tutaj również mamy bardzo szerokie sukcesy i bardzo dużo rzeczy się dzieje, bo realizujemy programy i projekty oraz granty w porozumieniu i we współpracy z firmami Orange, T-Mobile, Superkoderzy czy Meet and Go. Wypracowaliśmy wiele certyfikatów, które świadczą o tym, że nasze dzieci potrafią korzystać z technik multimedialnych, robią to mądrze i bezpiecznie przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Jak wyglądają takie zajęcia kodowania? Przede wszystkim muszą być oparte na odpowiednich pomocach dydaktycznych. Bo dzisiaj dzieci same, mając w domu niesamowite urządzenia, idąc do szkoły, oczekują, że te urządzenia będą jeszcze lepsze albo będą na tyle inne, że będą pobudzały ich kreatywność, ale też ich zainteresować. Ciekawość, dokładnie. Dlatego też nasze zaplecze, ale pozyskane z grantów, z projektów, gdzieś wygrane, jest bardzo szerokie. Dzieci, gros z nich takiego czegoś w domu nie ma, więc jest to dla nich bardzo ciekawe. Chociażby taki foton, który jest, że tak powiem, maskotką naszej klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Dlaczego foton? W Białymstoku jest firma Foton, która wyprodukowała pierwszego polskiego edukacyjnego robota. To jest właśnie on. I ta firma objęła patronatem naszą klasę. We wrześniu planujemy bardzo uroczyste otwarcie właśnie z przedstawicielami firmy Foton.
gdzie nasza współpraca będzie kontynuowana przez najbliższe 8 lat, bo innowacja w klasie matematyczno-informatycznej zaplanowana jest na cały etap edukacyjny i mam nadzieję, że będzie owocowała z roku na rok coraz lepszymi, fajniejszymi, śmielszymi pomysłami, które będą, że tak powiem, rozwijały nasze dzieci w kwestii matematyki, informatyki, ale też kwestii kompetencji uczenia się, uspołeczniania, współpracy i tej cyfryzacji, która jest wszędzie wokół nas. Mówi Pani o cyfryzacji i technologii. Jak zatem radzi sobie szkoła w tej chwili ze zdalnym nauczaniem? W związku z tym, że u mnie w szkole podstawowej numer 7 technologia informacyjno-komunikacyjna jest na porządku dziennym. To są technologie, których wykorzystujemy w cyklu edukacyjnym, więc zorganizowanie zdalnego nauczania nie było dla nas żadnym problemem. W pierwszym lockdownie pierwsze zdalne nauczanie poprowadziliśmy na platformie Zoom. Później, mając na uwadze to, że zapewne będziemy musieli ponownie wrócić do nauczania zdalnego, przyuczyliśmy się, zorganizowaliśmy w okresie wakacyjnym kursy dla nauczycieli przeszkalające w kolejnej, lepiej zorganizowanej platformie Microsoft Teams. I obecnie uczymy dzieci na zdalnym nauczaniu, wykorzystując platformę Microsoft Teams. Tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nauczyciele rewelacyjnie sobie radzą ze zdalnym nauczaniem, ale też niewątpliwie jest to ważne z tego punktu widzenia, że oni sami mają wysokie umiejętności w technologii informacyjno-komunikacyjnej i to wykorzystują w codzienności, w pracy zdalnej. Ale metody aktywizujące, dobra współpraca z rodzicami, stały przepływ komunikacji między nami, uczniami, a rodzicami powoduje, że to zdalne nauczanie jest na bardzo dobrym poziomie. Jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek duża odpowiedzialność spada również na samych uczniów, jak i na rodziców. Ale żeby wesprzeć tutaj zarówno uczniów, jak i też i rodziców, to jesteśmy dostępni, specjaliści są dostępni, aby pomóc. Staramy się organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów właśnie w okresie zdalnego nauczania, konsultacje, zajęcia wyrównawcze, żeby pomóc tym, którzy być może troszkę gorzej radzą sobie z nauką właśnie w tym trudnym czasie. Pod koniec maja mają odbyć się egzaminy ósmoklasistów. Czy obawia się Pani o swoich uczniów? Zapewne jak każdy dyrektor, jak każdy nauczyciel mamy pewne obawy, bo to nauczanie zdalne już trwa bardzo długo. Uczniowie klas ósmych tak naprawdę byli tylko w tym roku szkolnym 2 miesiące w szkole, gdzie mogli realnie uczyć się i korzystać z wszystkich ofert edukacyjnych w szkole. Teraz uczą się sami w domu, przy wielkim wsparciu nauczycieli i niewątpliwie ciężkiej i bardzo długotrwałej pracy, przy wsparciu rodziców, ale liczymy na to, że są na tyle odpowiedzialni i świadomi tego, że ten egzamin ósmoklasisty też będzie determinował ich przyszłość i to w najbliższym czasie, że zrobią wszystko, żeby jak najlepiej wypaść i pokazać swoją wiedzę, umiejętności jak na najwyższym poziomie. Jak na razie te egzaminy mają oczywiście odbyć się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dokładnie tak. Już egzamin rozpocznie się 26 maja. Egzaminy będą trwały 3 dni. Język polski, matematyka, język obcy. W reżimie sanitarnym, w warunkach stacjonarnych na tą chwilę, miejmy nadzieję, że się odbędą. Natomiast nasi uczniowie już do tego egzaminu są przygotowani, bo w marcu również w warunkach stacjonarnych w zachowaniu reżimu sanitarnego zrobiliśmy egzamin próbny. Egzamin próbny właśnie dla naszych dzieci, który został wnikliwie przeanalizowany, wnioski przedyskutowane zarówno z uczniami, jak i rodzicami. I kwiecień, maj jest to ten czas, kiedy jeszcze można uzupełnić wiedzę i umiejętności i troszeczkę jeszcze się przyłożyć, żeby ten egzamin wyszedł jak najlepiej. Zatem trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów, a do kiedy trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny i dlaczego warto wybrać kłodzką 7? Rekrutacja, co prawda, już taka podstawowa zakończyła się, bo ona trwała do 26 marca. Teraz już trwa rekrutacja uzupełniająca, aczkolwiek ja już mam nabór na 2 pełne klasy pierwsze. Jedna o profilu ogólnym, druga o profilu matematyczno-informatycznym. Dlaczego 7? Bo jest dobrą szkołą, bo jest bardzo dobrą szkołą, jest szkołą bezpieczną. Każde dziecko w naszej szkole nie jest anonimowe. Doskonale znamy nasze dzieci, jesteśmy czuli i wyczuleni wręcz na ich potrzeby. Dostosowujemy metody i formy pracy do każdego dziecka.
Sama szkoła jest położona na peryferiach miasta, więc jest w zielonej, bezpiecznej okolicy. Jest monitorowana, z bardzo bogatym zapleczem sportowym, gdzie również uczniowie oprócz pasji matematyczno-informatycznych mogą rozwijać również i pasje sportowe, trenując na przykład bardzo oryginalną dyscyplinę sportową, jaką jest wrotkarstwo szybkie. Szkoła, która ma bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Korzystając z metod nowoczesnych, z metod aktywizujących, fajne pomoce dydaktyczne, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ciekawe zajęcia, ciekawe wycieczki powodują, że nasi uczniowie już od 15 lat w egzaminach zewnętrznych osiągają najwyższe wyniki, jakie tylko można osiągnąć powyżej średniej miasta, powiatu, województwa, a nawet powyżej średniej ogólnopolskiej. A w zeszłym roku szkolnym nasi uczniowie, gdzie też nadmienię, że po dwumiesięcznym nauczaniu zdalnym osiągnęli niesamowity wynik i napisali najlepiej w mieście. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i zapraszamy na Facebooka i stronę internetową szkoły po więcej informacji. Zapraszam serdecznie, dziękuję uprzejmie. Dziś moim Państwa gościem w studiu była Pani Anna Kasprzycka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku.